Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim z krowiem i ja znów, słuchajcie, będę się chwalić nowym koniem, który też już jest od dłuższego czasu u nas, ale dopiero Wam ją pokażę, bo chciałabym pokazać Wam jej postępy edukacyjne, więc zapraszam do oglądania. Mogę Wam powiedzieć o klaczy Rosa, jest to młody koń, ukończony ma 4 lata, pracuje tak naprawdę z siodłem, z ogłowiem, praca na kawecanie, praca w ogóle z ziemi, jeszcze bez niczego, zaczęliśmy pod koniec czerwca. I tak naprawdę ta klacz 2 miesiące przepracowała właśnie z ziemi, tak żeby nauczyć się takiego obycia, obejścia z człowiekiem, zasad i tego wszystkiego, jak powinna reagować na to, co człowiek jej proponuje, czyli na odejście od nacisku, reakcja, zatrzymywanie się prawidłowo, czyli tak, że jak człowiek idzie, zatrzymuje się, ona też. I wszystkie takie podstawowe rzeczy, które każdy koń powinien wiedzieć i szanować i respektować człowieka. Właśnie to przez te 2 miesiące przepracowaliśmy z nią. I teraz przyszedł taki czas, w którym będziemy na nią dzisiaj wsiadać, słuchajcie. Bardzo mnie cieszy ta klacz, bo powiem, że ona jest taka, powiem Wam, bardzo pozytywna, odważna. Jest fajnego wzrostu, bo jest tak naprawdę dla i dorosłego, i dla dziecka, co nie ukrywam, bardzo mnie cieszy, ponieważ będzie koniem wszechstronnym. Liczę na to, że to będzie koń, który będzie cieszył i w pracy skokowej, i w pracy ujeżdżeniowej, ale tak naprawdę dopiero się to okaże, jak zaczniemy już regularnie pracować pod siodłem, bo na razie to będziemy wsiadać i uczyć ją tego, że człowiek jest spoko.
Słuchajcie, chciałam parę słów powiedzieć jeszcze na temat zajeżdżania młodych koni, bo myślę, że tu trzeba troszeczkę dopowiedzieć. Jeśli chodzi o Roskę, to jest koń, który nie jest idący do przodu i tak naprawdę mój trening z nią polega na tym, że trzeba ją troszeczkę wspierać. Ja jestem tak nauczona i tak naprawdę jestem tego zdania, że z góry na młodym koniu nie powinno się nadużywać pomocy, dlatego też, jak widzieliście na tym filmiku, poprosiłam Polę o to, żeby mnie troszeczkę poganiała baciorkiem z ziemi, tak żeby warunkować to, że jak ją delikatnie przykładam, no to ona ma po prostu poruszać się aktywnie do przodu i to jest bardzo ważne w treningu koni, bo dużo jeźdźców robi tak, że po prostu zaczyna tam z góry troszeczkę tego bata nadużywać i te konie potem boją się po prostu tego bata, a nie do końca respektują jego działanie w taki sposób, że go akceptują i po prostu nie boją się go, nie? Więc to jest bardzo ważne. Jeśli chodzi też o pracę z młodymi końmi, nie powinno się śpieszyć. Dużo osób mi zadaje pytania typu, kiedy jest odpowiedni moment, żeby wsiąść, żeby koń nie zaczął brykać i w ogóle. Mi jest to ciężko wytłumaczyć, ponieważ ja pracuję na wyczucie. Czasami jest tak, że i to też tak z Rosą było, że ja w ogóle nie planowałam tego dnia na tego konia wsiadać. Wziąłem ją na lążę, zobaczyć, jak ona po prostu pracuje. No i okazało się, że się przewiesiłam, tak? I potem dzień, w którym rzeczywiście zaplanowaliśmy wsiadanie, takie, w którym właśnie pani Emilka wsiadła, no to ona już była tak naprawdę oklepana ze wszystkim dookoła, tak? Ze wszystkimi komendami, ze wszystkim, co otacza ją, jeśli chodzi o człowieka, jeźdźca, siodło, o głowie i w ogóle. I tak naprawdę ja szczerze byłam wtedy pewna, że ona nic nie wytworzy, nie będzie nic robić, bo miała też bardzo dobre nastawienie tego dnia. Bo gdybym widziała, że jest taka dosyć krnąbrna i nie do końca słucha na ląży i nie do końca to wygląda tak, jakbyśmy chcieli, to zdecydowanie ja bym nie kazałabym wsiadać Emilce, tak? Wtedy bym powiedziała, słuchaj, to nie jest ten dzień, dzisiaj musimy popracować tak i tak, czyli troszeczkę z ziemi na odczulanie, na egzekwowanie właśnie pomocy z ziemi i wtedy dopiero zaplanować następny dzień na wsiadanie. A ludzie często robią tak, że po prostu dzisiaj jest wsiadanie i koniec, choćby skały, serały, to po prostu wsiadają, dlatego często te konie nie zachowują się tak, jakbyśmy chcieli, czyli po prostu brykają, dębują i niestety powodujemy w nich bardzo dużo strachu, emocji, bardzo niepotrzebnych, które pogłębiają niestety, ale negatywne emocje do człowieka. A ja no, staram się tego nie robić, dlatego czasem u mnie to dosyć długo trwa, ale nie dlatego, że się czaję i się boję, tylko po prostu czekam na ten moment, w którym koń mnie po prostu wpuści na grzbiet. I to jest bardzo ważne. Żeby mnie też źle nie zrozumieć, to nie jest tak, że ja się tam umci z tymi konikami w ogóle, że po prostu się cackam, tylko moment, on jest notorycznie popełniany błąd, tak? Czyli to jest błąd, w którym chcemy zmusić konia do czegoś, a jeśli koń nas nie zna, on nie wie, jak się zachowa na górze. Więc ten koń naprawdę musi zaufać człowiekowi, żeby po prostu być otwartym dalej na naukę, nie? Więc to jest bardzo ważne. Dlatego, no powiem wam, ja dużo koni zajeżdżam, nie? Dużo koni wam też nie pokazuję, z którymi pracuję i tak naprawdę, no ja nie miałam jeszcze sytuacji, nie wiem, od 5 lat, żaden koń mi jeszcze nie bryknął przy zajeżdżaniu, żaden koń mnie nie zrzucił, żaden koń nie zrobił takich rzeczy, w których ja wsiadłam i po prostu była jakaś detonacja. No nie było takiej sytuacji. Ale myślę, że to zależy od właśnie wyczucia i troszkę znajomości takiego obejścia przy koniach. Latuję w momencie, kiedy ja już w tereny jeżdżę na Rosie, kiedy już galopujemy, więc następny filmik pewnie też się gdzieś tam pojawi z postępami Rosy, albo gdzieś tam na pewno na moim story na Instagramie na Jeździectwie Bez Tajemnic, więc śledźcie, słuchajcie, bo ja wsiadałam na nią na hali i to były stem pokusy, ale to tak jak już wcześniej mówiłam, to nie jest koń idący do przodu, więc tym bardziej ja jestem za tym, żeby jeździć konie młode w tereny, żeby one się otwierały, więc tylko pierwsze wsiadanko i żeby ona zakumała, jak to jest, żeby skręcić i poszliśmy w tereny, więc zapraszam was do śledzenia naszych sociali, tak żeby widzieć, co tam u Rosy. No, moi drodzy, to na tyle. Dziękuję, że jesteście z nami, że oglądaliście ten cały odcinek i mam nadzieję, że podoba wam się nasza nowa klaczka o imieniu Rosa. Ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia!